Kurczę, zajebiście, fajnie to wszystko w tych mszciżewicach, te kurhany, tylko że zostały tak porośnięte. O, zobaczcie sobie, tu mamy mapę, tak, gdzie są w zasadzie rozmieszczone te wszystkie kurhany, gdzie leżą, gdzie co i jak. Fajnie, jest dość sporo tego, ale niestety widać jak widać, są zaniedbane. Mamy kolejny kurhan z ludzkimi szczątkami. U góry jest jeszcze wieniec, na dole są, jest wieniec większy, na samej górze mały. I podejdziemy sobie dalej do tego tematu. Wszędzie są porozsypywane kamienie drobne. Podejrzewam, że mogły być jakieś już wcześniej rozkopane takie kurhany i się rozleciało po prostu. Tutaj mamy, tak jak widzicie, tablicę. No nie mam, kurczę, gimbala, by mi się łapa nie trzęsła, tak to się trzęsie jak alkoholikowi. Chociaż nie piję, bo jestem kierowcą i ciągle się prowadzi gdzieś to auto, jeździ się, zwiedza i odwiedza ciekawe, fajne miejsce. Podchodzimy do kolejnego kucharu. Kurhanu, przepraszam. O. I tak jak tutaj sobie widzicie, można sobie przeczytać wszystko. A tych kurhanów tutaj wokół tego lasu, to właśnie patrzymy na taki kurhan. Aha. Niestety jest porośnięty już całym mchem i zielskiem. Tam dalej też widać kolejne i kolejne i kolejne. Więc sporo pochówków tutaj było. A co i jak to dalej będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ochronę tego miejsca, no to wszystko się pokażę. Mam nadzieję, że nasze dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki będą mogły zobaczyć, jak dawno temu, kupę tysięcy lat wstecz, chowano właśnie swoich bliskich zmarłych. Dobrze, to by było na tyle. Lecę kawałeczek dalej. Dobrze, podchodzę do kolejnego kurhanu. Tutaj chyba jest ten pierwszy, który się wjeżdża od razu. Najfajniejszy, najciekawszy i najbardziej zadbany i najwyższy przy okazji. No dobrze, pełno kamieni. O, nie wierzę. Nawet i grzybki jakieś sobie już rosną. Jakieś psionki, jakieś trujaki. Dobrze, to fajnie wygląda, dosyć ciekawo. Super, podejdziemy do tablicy. O, zobaczcie. Kultura łużycka. No tak. Można sobie przeczytać, przyjechać. W sumie to nie jest warte jakoś zwiedzenia tutaj. Dlaczego? Bo tu nie ma, po pierwsze, jako tako zadbanego tego terenu. O, jest strasznie zapuszczony, zaniedbany. Myślę, że coś gmina z czasem zrobi, żeby to jakoś tam było bardziej możliwe. Żeby nie było tyle haszczy, żeby to może jakoś zadbać, zaopiekować się tym, no ale zobaczymy.